Siemano. Isaac. I teraz patrz to. Po pierwsze, były jakieś dziury w uploadzie. Nie było, nie wiem, wczoraj? Przedwczoraj nie wiem, czy był, Isaac, może? Nie było na pewno Balatro przez jakieś dwa dni i ktoś mi napisał, czy to koniec Balatro? A ja powiem, nie, po prostu nie nagrałem, bo mi się nie chciało i mówiłem o tym na Isaacu. Tak czy siak, wczoraj na streamie, bo był stream, grałem granie Lazarusem i później jeszcze Tainted Forgottenem, bo te rany szły no nie najlepiej. Ale nie wiem, jakiś taki byłem nie w nastroju, powiedzmy, mówiąc delikatnie. I jakoś tak nie chciałem tego wrzucać. Także nie ma tego, nic nie odlokowałem na szczęście, więc... Hej, dużo was nie ominęło. Macie na streamie ekskluzywny content. I co? Możemy dzisiaj Lazarusem spróbować zrobić bestię, bo nie mamy Tainted Lazarusa. Ktoś chciał Lazarusa, będzie Lazarus. Bestia to też jest taki run, że nie trzeba się śpieszyć raczej. No chyba, żebym chciał zrobić boss rush. Czy zrobię boss rush? Zgaduję, że nie, ale... Spróbujmy zrobić Lazarusem bestię. Lazarus to jest specyficzna postać. Raczej jej nie lubię. Ta transformacja po śmierci, ona jest taka... Taka se... O, widzę, już dostaje damage. Niedobrze. O, no i jeszcze mamy Devil Deal. Biorę oba, no bo tak. Delirious, Friend i Cursed, to jest Gappy Style. Spoko. Fajne rzeczy. Tutaj jakieś pająki. Mogę sobie wyjść i teraz mam pół serduszka i sobie myślisz, wow, co ty robisz? Przecież zaraz umrzesz. A ja ci powiem, gościu, Lazarus nie umiera, bo jest mega koksem. Control Tearsy to też jest bardzo... Ciekawy przedmiot. Control Tearsy, okej, pomyliło mi się z innymi Tearsami. Pomyliło mi się z tymi Tearsami... tymi takimi, co lecą w takiej linii. Nie wiem, jak to się nazywa w takim razie. Control Tearsy wcale nie są złe, ja lubię takie przedmioty. Ja wiem, że wielu ludzi ma takie... Ojejku, jak ja mam sterować postacią i jeszcze jakimś Tearsem? I jak są takie rzeczy typu, że trzeba właśnie nacelowywać, to oni dostają wylewu po prostu. Ale ja to lubię. Mi się to podoba, myślę, że to jest bardzo fajna synergia. Tym bardziej uważam, że głupio by było teraz umrzeć, skoro mam taki fajny przedmiot. Ale nie zamierzam umierać. Czy mi wyjdzie? Zobaczymy. Czy możemy z tego zrobić boss rush? Również zobaczymy. Czy zabijemy Pina bardzo łatwo? Myślę, że tak. Myślę, że może. On jak skacze, to go bardzo fajnie tikuje. Ła. Problem jest taki, że no nie wiadomo, gdzie on wyskoczy, nie? Jest chyba taki mod, że pokazuje, gdzie on tam krąży pod tą ziemią. Albo nie wiem, może to jest jakaś inna wersja po prostu tego pina? Nie mam pojęcia. Co dostałem? Jakiś gówno? HP up? To nawet nie gówno, to nawet spoko. Tylko nie wiem, czy to się jakoś przełoży na później. Czy tutaj może być secret room? Pewnie może, zobaczmy. Jest secret room. I z przedmiotem! Evil up, enemies will pay. Nie do końca wiem, co to znaczy. Taking damage down to... coś tam. Coś tam zadaje damage chyba. Spoko. Mam dzisiaj taki głos trochę... niewyspany. Chropowaty. Nie wiem, czy głos może być chropowaty. Może być jakiś... taki... chrypliwy? Taki z chrypą. Dlatego, że nie wcale tak dawno wstałem i się nie rozgadałem jeszcze. No i tak to wygląda. Tu już są fajne rzeczy, tylko nie mam jak po to wejść, chyba że tak o. Czy ojojoj, nie pomyślałem. Bo chciałem zobaczyć, jak te bomby wypadły i ewentualnie poprzesuwać. Problem jest taki, że średnio z przesuwaniem Control Tearsem. Czy to wybuchnie dobrze? Myślę, że wybuchnie ok. No i nie wybuchło ok. Nie wybuchło ani kamienia z X-em. Ani tej skrzynki. No nieźle. No dobra, no nie postarałem się najwyraźniej. Ty mam Bob's Brain? Aha, to z tego, z Delirium chyba ten Bob's Brain się zrobił. To dziwne, że to jest jako familiar. I mamy Lil Spewer, on chyba żyga. Problem jest taki, że ja muszę trzymać jakby kierunek, żeby nim żygać. I to jest trochę niemożliwe, bo ja często stoję w miejscu tym Tearsem. Więc to jest trochę... Trochę nic to nie robi na mojej postaci.
No ale trudno. W sensie no... No nie wiem, może czasami tego użyję przypadkiem. Tak poza tym to myślę, że nie za bardzo. No jest to jakie jest. Tutaj idę z bombą z powrotem. Zrobię tak, o, tu się bomba zwróci. Dostaję dużo serduszek, bardzo fajnie. Myślę, że od razu pójdę do Kerts Roomu. W Kerts Roomie mogą być fajne rzeczy. Chyba tak zrobię. No może być na przykład kolejny Devil Room. Mogą być troll bomby, oczywiście, że tak. I mogą być kolejne pająki, to akurat nie fajne. Gdzie może być Secret Room? Czy Secret Room może być tu po prawo? Może być tu po prawo. Czy będzie? Kurczę, mam obawy, że czy może nie być. Więc co? Więc jajco, no. Chyba nie będę marnował bomby, bo mam tylko jedną. Idę na bossa. Też room zdobyty. Większość jakichś takich rzeczy odklepanych. Okej, no póki on nie raszuje, to jest trochę gównem. Hech, rozumiecie. No i co? No i wystarczy na nim trzymać tą łzę. I se czekać. Szczekać sobie. I tyle. Z ciekawostek... Jejku, muszę się czegoś napić zaraz. Z ciekawostek gamingowych, internetowych, to powiem tak. Speedrunuję dalej Syzyfa. Bardzo śmieszne to jest. Zapraszam na streamy, jeżeli chcecie to zobaczyć. Z innych ciekawostek mniej wesołych, to, że zagrajmy z Gimperem kanał. Znowu ma jakąś przerwę i przestaje nagrywać. Także przykra sprawa. Unlucky. Tu nie używam tego worlda, bo już mi się nie chce łazić po tej mapie. Użyję sobie na kolejnym, będę od razu wiedział, gdzie wszystko jest. O, tu jest na przykład boss fight jakiś. No i łatwo. Dostałem za to cały klucz. Czy to było opłacalne? Pewnie niekoniecznie. Pewnie niekoniecznie. Ej, no, jest szansa, że ja zdążę na boss rush, bo patrząc na to, że mam tego control Tirsa, to idzie mi całkiem szybko. Więc jakbym zrobił boss rush, tylko że boss rush robi się po matce, nie? To tak czy siak musiałbym mieć jeszcze później kartę, żeby wyjść. No. Pytanie, jak z boss rushem bym sobie poradził? Z takim buildem? Myślę, że całkiem dobrze. Myślę, żeby to wyszło. Dobra, robię tak, o. Tutaj trochę odwaliłem, mogłem wszystkich ściąć. Łamiszczęga tam jakoś powiększa damage. Czytać tego nie muszę. To jest jakiś taki, że się prokuje na szczęściu. Także... No trzeba mieć szczęście w życiu, trzeba mieć szczęście w Isaacu. To jest fajne. W sensie, nie wiem jak to zadziała. O! Po prostu ten control tears, on się zmienia raz na jakiś czas. To jest ciekawe, bo ja chyba mam całkiem sporo tego szczęścia. Teraz tak pomyślałem o tym, bo już dwa pilsy zjadłem. Od szczęścia. Szczęścia mam całe jeden. Aha. To może jednak nie mam dużo szczęścia. Naprawdę? Że zjadłem chyba z dwa pilsy szczęściowe. To chyba, że one jak... Ojejku, albo słabe. Jakoś to tak kliknąłem w ogóle bez namysłu. No trudno. On jest bardzo szybki i ciężko go dogonić. Sklep. Mam 6 pieniędzy, chyba nie chcę iść do sklepu. No chyba, że tam z jakiegoś powodu byłby greed. Co jest oczywiście możliwe. No ale jaka jest szansa na to? Pewnie nie za duża. Poza tym, co ja z gridem bym chciał? Trochę pieniążków? Steam sale? Dobre pytanie. Okej, okay, pchły. Pchły są łatwe do... Czy to są pchły? No mogą być pchły, wszy, nie wiem, kleszcze. To może być wszystko. Ja to chyba zazwyczaj mówię pchły. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Pchły to też jest często pierwsze, co przychodzi do głowy. To te również był żart z mojej strony. Dziękuję, pozdrawiam. No i co? No i tyle. No tyle był ten Fallen. Upadł se. Horror Babylon jest niezłe, tylko musiałbym totalnie wszystkich serduszek się pozbyć. Co nie jest niezłe. Chyba, że no... No nie wiem. Szczerze, no tak jak cały ten gimmick grania Lazarusem, to jest ta druga forma, to ja w ogóle nie chcę wchodzić na tę drugą formę nim. Po prostu. Nie chcę, bo ja wiem, że to tak... Okej. Hej, nie będę narzekał. Pytanie tylko, co schodzi pierwsze. No pierwszy chyba schodzi jego pasyw i dopiero później dead cut, nie? Więc teoretycznie tych żyć mam jeszcze więcej. To jest nudne. Okej. To się trzeba odrobinę skupić. A tylko odrobinę.
10 pieniążków. Tak rzadko widzę tą monetę. Patrzcie to. Ale to było. Ale to zrobiłem. Tears up. No i fajnie. Tears up, no to chyba zwiększa mi prędkość na tym control tearsie, albo wielkość jego? Nie wiem, coś się na pewno zwiększyło. Przynajmniej tak mam nadzieję. No bo tearsy normalnie zwiększają chyba fire rate. O, jak dobrze. Ej, to jest mega dobry drop. Tylko pytanie, czy ja to chcę, bo tu jest... Chyba to wolę. Chyba wolę łamiszczękę mimo wszystko. Szczególnie, że to bardzo śmiesznie się prokują te przedmioty na tym control tearsie. Bardzo niefajnie straciłem HP. I to znowu. Chyba powinien tego tearsa trzymać na sobie i po prostu czekać, aż wskoczą na mnie. Problem jest taki, że to jest dość wolne. No nie wiem. To tyle. Nie wiem co... Aha, bo to wybucha. No dobra. To jest chyba jedyny problem z tym tearsem, że on jest dość wolny. To mi przeszkadza akurat. Ale ogólnie no to uważam, że to jest bardzo silne. Jest bardzo fajne do grania. Takie niestandardowe. Ja w ogóle lubię wszystkie rzeczy w Isaacu, które są takie właśnie... Że no wow, strzelasz tearsami. To jest nudne. To się dzieje co run. Jak masz jakiś właśnie burst, jakiś laser, jakieś takie modyfikatory śmieszne, to jest fajne. HP, HP up, no to spoko. Ała, no to niezły HP up. Z mojej strony. Tutaj się muszę skupić na dodżowaniu, tu jeszcze śledzi tego gostka. Ciężko, ciężko. Jednak ciężko. Ale dałem radę. Jeszcze jeden. Tego ze space baruje. On ma strasznie dużo HP. Tak niebywale dużo HP. Ale zespłyną. Fajnie. I tyle. Dostaję klucz. Klucz to coś tam. To, czy mnie to obchodzi? Chyba niekoniecznie. Bo to jest takie... Albo trzeba tego umieć używać w dobrym momencie. Albo mieć farta. Albo nie wiem. No chyba trzeba po prostu tego umieć używać w dobrym momencie. Ja bym tak by się skończyło, żebym nigdy tego nie użył. Więc podnoszę tylko po to, żeby nabić sobie bookworma i z powrotem biorę krampusa. Pewnie dziecka zaraz wybuchnę. O, no i zajebiście. W sensie, no i tak bym go nie chciał karmić raczej. Myślę, mogłem tego nie podnosić. To sobie wezmę na pewno. Tu sobie wpłacę chyba ile mogę. Ja w ogóle już myślę, że miałem z 800 na tej maszynie i po prostu wybombiłem ją. Powinienem ją rzadziej wybombiać. No i władowałem wszystko. Fajnie. Tu secret roomu raczej nie będzie. Co to jest to obok? Ty, co to było to szare? Halo? Może to było z jakiegoś ziutka? Może dostałem jakiegoś tego, nie wiem jak on się nazywa, ten co kopiuje twoje ataki. Dobra, treasure room, jakieś rzeczy były, to nie ma chyba co kombinować. Poczekaj, może sobie skoczy i zrobię tak o. W ogóle jak używam tego Krampus Heada, to nie mogę, jejku, jest bardzo mała arena, nie podoba mi się to, jest bardzo mała arena, masz bossa, który skacze, rzuca dużo projectili. I jeszcze te oczy są, nie? Bardzo niefajne. Okej, mamy mydło. Mydło, tearsy, shot speed up, no nie wiem. Idę dalej. Który teraz będzie ten? Który teraz będzie room? Piętro raczej. Jeszcze dwa piętra, to i będzie matka. Jestem chyba na 11 minucie dopiero. Więc no idzie mi całkiem sprawnie, myślę. Myślę, że idzie całkiem dobrze. Nawet bym powiedział, że idzie bardzo dobrze, jeżeli celujemy w ten boss rush. Boss rush jest fajny, no dostajesz tam przedmiot, jest to zawsze unlock jakiś. Ja mam taki problem z boss rushem, że często właśnie jestem za wolny i o ile się nie skupiam, żeby konkretnie robić boss rush, no to raczej mi to nie wychodzi. Tu jest curse room u góry, o tym też mogę pamiętać. Pamiętać też muszę na przykład, że tu są robaki i chcą mnie zabić. Spoko. W ogóle właśnie, to jakby ja się przejmuję, że nie wiem, że mam mało życia, że mogę umrzeć, a sprawa wygląda tak, że mam kurczę 10 żyć i jeszcze tego Lazarusa, nie? Mam 9 żyć plus na Lazarusie jedno i to takie glizdy? Okej, jedna glizda, cała jedna glizda. To jest głupie. Chyba przyciągało przedmioty. Okej, to było spoko. Bo jednym laserem zniszczyłem bardzo wielu przeciwników i jest to bardzo fajne. Treasure room? Nie mam klucza, o nie, ale klucz chyba tutaj wyskoczył, bo słyszałem dźwięk. Zgadza się. No to spoko.
To mi nawet pasuje. No i Psyfly oczywiście. Psyfly jest broken. Psyfly jest bardzo broken. Jeżeli uważasz, że Psyfly jest silny, napisz komentarz o treści Psyfly jest silny. Jeżeli uważasz, że jest inaczej, to odsubskrybuj ten kanał. No chyba zrobię taką, bo mam dużo akurat. O, jeszcze Secret Room otworzyłem przypadkiem. To bardzo ciekawe. Klucz mi się przyda. Trochę jestem głupkiem, bo chciałem ten klucz, żeby otworzyć sklep. No cóż. Speed down. Szkoda. Shot speed. A czemu? Co się awansuje? O, bo ten ziutek się tam chyba awansuje wtedy. Jak się robi rzeczy. Okej. No do sklepu mógłbym pójść, bo teraz mam 17 coinów. To nie jest wcale mało. Tylko no właśnie problem jest taki, że mam 0 kluczy. I 0 kluczy to jest mało. Więc no ile nie znajdę zaraz tego klucza, to chyba nici z tego. Może? Nie? Kurczę, no to chyba ominę ten sklep, no bo tutaj jednak trochę chcę rushować. Ała. To było niefajne. Ale teraz będę silniejszy. Dobra, trzeba uważać, że on mnie po prostu nie zbrimstonował. No, Monstro 2 nie jest raczej jakimś silnym przeciwnikiem według mnie. To jest taki... Taki Monstro 2 właśnie. Mamy tutaj Tirsy. To też bardzo silny przedmiot w ogóle. Ta nasza kula całkiem szybko teraz lata. I teraz to się napije przede wszystkim. Dzisiaj mam wygląda jak woda gazowana. Ale nie jest. Zrobiłem sobie witaminkę. Mam takie jakieś witaminki. Taki kompleks witamin. Kompleks witamin nie znaczy, że mam jakiegoś... że mam jakieś kompleksy z witaminami. Kompleks witamin znaczy, że jestem dużo witamin. Oh fuck. Kompleks witamin brzmi bardzo śmiesznie. Tak uważam. Anyways. Miałem takie witaminki trochę ze wszystkim. I mi się skończyły. I dzisiaj gdzieś tam jeszcze znalazłem, że są witaminki... jakiś magnez chyba i witamina B6. To z ataką zrobiłem. I ta jest przezroczysta, tamta była pomarańczowa. W smaku też była pomarańczowa. A ta jest w smaku jakaś taka cytrynowa. I jest bardzo smaczna. I tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Baterie. Bateria akurat useless. No. Czy ja wcześniej... Bo jak mówiłem wcześniej... O! A nie, chyba mi użyło tego Lazarusa jednak. Jak mówiłem wcześniej, mówiłem coś o streamach, mówiłem na pewno o Syzyfie. Nie wiem, czy dobrze mówiłem o V-Rising, ale to powtórzę, jeśli mówiłem. Grałem w V-Rising, bo wyszła wersja 1.0. Ja dostałem klucz bardzo dawno temu i jakoś nigdy nie znalazłem czasu ani chęci, żeby to ograć. I kurczę, włączyłem jakoś właśnie ostatnio i tak mi się dobrze w to gra. Takie to jest przyjemne. Taka gierka po prostu do grania. Że aż to jest imponujące. Ja jestem raczej narzekający na gry. Więc jak mi się coś podoba, to raczej jest dobry znak. Jakoś nie patrzę w ogóle za kamieniami z X-em. Za czaszkami z X-em. Powinienem zacząć. Halo, otwórz się. Dziękuję. Same skrzynki jeszcze takie. Bo ja mam w ogóle Guppy's Tale i Guppy's Tale chyba właśnie sprawia, że skrzynki się zamieniają w złote, nie? Coś takiego jest. No i same bomby dostaję jeszcze. Jak na złość. No trudno. Tak, ja dostaję tego, jak on się nazywa? To jest to, co Lilith z tym zaczyna standardowo. To ma jakąś taką nazwę głupią. No dostaję tego ziutka, co kopiuje ataki i wtedy dlatego mam tego po prostu drugiego control tiersa, takiego szarego. Stąd to jest. Ciekawe. No i znowu sklep. Może klucz? Nie? Pójdę do treasure roomu. Bo no ze skrzynki albo ze sklepu jest szansa, że będą klucze kolejne. Tylko problem jest taki, że... O, super. Problem jest taki, że no niekoniecznie muszą być. Ja tu wybombię, bo wolę szybciej przejść. W ogóle mam mało czasu bardzo. Teraz zauważyłem. Mam 3 minuty.
Weźmy to, nie wiem co to jest, nieważne. Aha. Okej, to było głupie. Nie weźmy tego. 3 minuty, nie mam żadnego czegoś, co mi wytepa z bossa. Jeżeli ominąłem do tej pory, no to mamy lipę. Bomb nie podnoszę. Trudno, podniosłem. Tu nie widzę tej czaszki, muszę się tak zacząć śpieszyć. Ojejku, głupi pokój. Jeżeli nie znajdę, to mam lipę, nie? No bo... W sensie, jeżeli nie znajdę szybko, no to nie zrobię boss rusha. Albo no mogę zrobić tylko boss rush, ale wtedy już nie zrobię... Kurczę, musiał być dziś wcześniej. No bo tu nie widzę, czekaj. Szybko. Mogę też zawsze jakąś kartę znaleźć. Nie ma... Ktoś mi zaraz powie, minąłeś tam... Dobra, cicho. Czaszka z X-em. Musi gdzieś być. No nie. Czaszka z X-em. Tak, i szukam teraz. Jest! Dobra, ale jest na samym początku. Jeszcze machnąłem bombę. Dobra, mam 2 minuty. Czy zdążę w 2 minuty zrobić bossa? Jak się bardzo pośpieszę, jak walnę Krampusa dobrze. No w 2 minuty to jest mniej niż 2 minuty, bo w 2 minuty to jeszcze muszę tam przyjść. To będę miał z 1,5 minuty. Może nawet nie. Kurczę, ale klacz. Jeszcze teraz mam chyba tego kota głupiego. Więc jak dostanę 2 damage'u, no to mnie resetuje. Dobra, mam 1,5 minuty. 1,5 minuty to jest dużo. Ja się nauczyłem, że 1,5 minuty na bossa to jest całkiem dużo. Okej. Oj, niedobrze. Teraz uważaj tylko na te stopy. Nie wiem, czy jest jakiś safe spot na matce. Chyba niekoniecznie. Uwaga. Let's go. Dobra. Bierzemy negatyw. Bierzemy to. Idziemy na boss rush. Miejmy nadzieję, że mi wyjdzie, tylko że ja mam bardzo mało HP. I kurczę, szczerze mówiąc, że D6 byłoby fajne. Tylko ja nie wiem, czy ja, żeby przeżyć, nie chcę wziąć serduszka. I chyba tak chcę zrobić. Jak głupie by to nie było, no to sorry, ale serduszko jest tutaj chyba wymagane. Gdzie jest mój tir? Tutaj. Dobra, postaram się być w miarę bezpieczny. Grać, ojejku, no to tyle z mojej bezpieczności właśnie. No Psyfly na pewno dużo mi zrobi. Dużo mi pomoże. Psyfly niestety nie działa na mele przeciwników. Okej, nieźle. Tu jest jakieś serduszko, ale na razie go nie podnoszę, bo jest całe. Ja straciłem tylko pół. No kurczę, jest to odrobinę stresujące, co teraz się dzieje. Ale co, Horror of Babylon może mi się odpalić. No serduszek mam jeszcze dużo. Nie ma co się srać też. Myślę, że to jest do zrobienia. Wiadomo, że takie bossy jak ten taki diabeł w bandażach, co pluje brimstone'em, no na pewno jest irytujący. No ale myślę, że sobie poradzę ze wszystkim. Jeszcze mam właśnie tego. Jeszcze mam... Mam tego Krampusa. Tutaj jakieś... O, te ciałka trzeba niszczyć. One zawsze skaczą jakby przed tego bossa, więc to nie jest trudne wcale. Tutaj też jest bardzo duży pokój, więc ja mogę trzymać dystans. Te ciałka są właśnie irytujące dopiero jak gdzieś na ciebie skoczą. No właśnie nie skaczą od razu, więc totalnie luz. Tu jest jakiś górdy. Górdy chyba mnie nie obchodzi za bardzo. W sensie, no większość tych bossów jest trudnych w momencie, kiedy pokój jest mały. No nie? No bo tutaj dosłownie mogę się stanąć tu i jestem nieśmiertelny. Dosłownie. I on też nic nie robi, bo to jest taki stacjonarny boss. Muchę mogę czasami zabić, co się za nim zrespi, albo właśnie te takie kokony. Gniazda? Nie wiem, jak to nazwać. To jest mój znienawidzony od niedawna boss. Nienawidzę go, jest okropny. Ale Control Tearsem na szczęście sobie z nim elegancko poradzę. Więc wywalone w niego. Fuck off, get lost, stara babo. I siema. Pół serduszka, mogę podnieść. Tutaj jakieś glizdy. Ta glizda się nazywała... To jest dobre pytanie. Ktoś mi ostatnio tłumaczył glizdy w komentarzach. Bo jest Pin, jest Larry Junior. I ten nie wiem, jak się nazywa. Ojejku, ale utknąłem na kamieniu. No trudno. Ten nie wiem, jak się nazywa.
Sporo serduszek leży, bardzo dobrze. Dobrze, że, nie, że mam aż dwa kontenery. Jakbym miał jeden, to by było problematyczne, bo bym musiał też się leczyć o pół serduszka tylko. Tak mogę całe. Druga kwestia jest taka, że jakbym grał tylko na szarych, no to bym miał po prostu przesrany, bo już dawno bym zdechł. Więc to była chyba jednak dobra decyzja, że wziąłem HP upa. Inaczej, ja wiem, że to była dobra decyzja. Także no beka z was, no. D6 by mi się nie przydało, ani na walce, ani pewnie też później za bardzo. Więc no, sorry hejterzy, sorry gracze, co mają 1000 godzin w Isaacu. No, mylicie się. Moja decyzja była optymalna. Waszą decyzją może być co najwyżej zostawienie łapki w górę i komentarza pod tym filmem. Subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tyle. Skąd te gówna? Aha, to wojna to chyba zrespiła. Zaś to wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Wojna na kiju. Oni robią hobby horsing, teraz dopiero ogarnąłem. W sensie, nie że teraz to ogarnąłem, tylko... wiecie, jakby wiadomo, że oni jeżdżą na kiju, ale... Hobby horsing. Dosłownie. Mega śmieszne. Ała. Dobra, pora podnieść serduszko. Monstro 2. Pora go zniszczyć. Oj, no to taki z predykcją ten Brimstone. Także szanuję pani monstro. Niezłe zagranie. Wow, ale ich potyrałem. Ten anioł jest słaby, on tylko strzela w dół. W dół albo na skos. Tak pionowo w dół. Dobra, ten nic nie robi. Tu jest problem, bo on bardzo szybko zaczyna jeździć. No i ja nie nadążam tym Tirsem. Mimo, że ten Tirs już mi się przyspieszył sporo, to wcale nie jest taki silny już. W sensie, nie jest taki szybki. Jest szybszy niż był. To już? To koniec? Sheesh, okej, dobra, fajnie. To się cieszę. I teraz uwaga. Teraz możemy wyjść. No idziemy do góry. Mogę jeszcze pozwiedzać, no bo na pewno coś ominąłem, nie? Mogę wejść tutaj. Okej, to nie jest... Czemu mój tir jest taki duży? Okej, to jest spoko, to jest okej. Jesteśmy na pół serduszka do przodu. Możemy znaleźć secret room, który może być nie tutaj u góry, ale gdzieś na pewno. Może być... Nie, już był secret room. Możemy znaleźć super secret room. Albo jakieś inne rzeczy. No super secret to pewnie przy bossie. Czy chce mi się tak chodzić? Trochę mi się nie chce. Czy pójdę? Oczywiście, że pójdę. Tu nie może być. W długim też chyba nie może być, prawda? Nie może być w wąskim. W długim może. Czyli... No to by było co? Gdzieś tutaj? Ja nie wiem. Mam zawsze problem powiedzieć, gdzie jest jakby środek tego pokoju, nie? To było gdzieś normalnie... Jak wchodzisz... Tu? Tu w ogóle by nie mogło być. To też źle zrobiłem. Ale że mam bomb dużo, to nawet zużyję. Gdzieś tu? Tu? O. No i git. Chyba taki cień pada. Też jakby. Przynajmniej mi się wydawało tak. O, widzisz? O to. To, co teraz Tirsem pokazuje. Nie wiem, czy to w sumie od tego. Czy to jakieś losowe? No bo to tak pokazuje, że no, tutaj jest dziura, nie? Więc... Czy tu też coś takiego jest? Nie. No to sobie wymyśliłem to. Wyżej też były takie skrzynki. To chyba wyżej je zgarnę. Chyba, że tam była na klucz. No to może zgarnę tutaj. Bo teraz ogarnąłem, że nie mam kluczy. To było niefajne. Nie pozdrawiam. Ktoś mi w ogóle jakiś czas temu powiedział, że... Jak są skrzynki z kolcami... To tylko raz można w nie wejść. W sensie jak się otwiera... I one już później nie biją. Nieważne, czy podnosisz, czy co robisz. No ja przydatne. Ciekawe. Kichnąć mi się chce. Kichnąłem. Mogłem zniknąć z kamerki. Niestety tego nie zrobiłem. No, doświadczyliście mojego kichania. Przekichane. Czy chcę kandla zamiast Krampusa? Pewnie nie. Pewnie nie chcę.
Czy chcę pilsa? A jak to jest pils? Something's wrong. No taki se klucz mogę kupić. Na maszynę i takie rzeczy nie wpłacę. Przynajmniej nie w sklepie. Tutaj sobie mogę popodnosić rzeczy. Czy coś było jeszcze po drodze ciekawego? Chyba niekoniecznie. Chyba nie było. Także mogę sobie pójść już na spawn i spawnem na mauzoleum. Trinket muszę gdzieś zostawić. O tym zapomniałem. Totalnie zapominam o tych rzeczach. A właśnie tu był nawet trinket. Kurczę pieczone i go nie podniosłem. Bo się zacząłem zastanawiać, gdzie wcześniej w realnie był trinket i dosłownie był tutaj. Ajajaj. No ten monkey pouch, jak to się tam nazywa? Ale z tym głuptasem. No może jeszcze tutaj znajdę, a jak nie, no to wyrzucę tą łamiszczękę. Jakkolwiek przykre by to nie było. Ała. Przykre to są... Przyksi chyba. Wow. Przyksi to są ci przeciwnicy tutaj. O, to był bardzo fajny pokój. Tu jest bardzo fajne serduszko, ale go na razie nie wezmę. Żeby go nie stracić od razu. No ciekawi są ci przeciwnicy. Na tym piętrze. Niestety nie podoba mi się to, jacy są silni. Ale poradzę sobie, bo jestem mega dobrym graczem. Prawda? Prawda. Muszę mieć taką, wiecie, tak się mówi? Afirmacja? Dobra, enedue, rike, fake, coś tam. Prawy item. I don't remember. Co robi I don't remember? To jest coś, że coś robiło głupiego. Single use. Rerolls and restarts the entire floor. Ej, w sumie? Jakby tak zrobić... No dobra, stracę Krampusa, ale patrz to. Chyba stracę Krampusa, no chyba, że on tam będzie cały czas. Pyk! Bo dostanę chyba serce od razu, tak. Spoko. No i ten room jest inny. Więc no... Treasure room też będzie inny, więc może znajdę jakiś fajny przedmiot. No bo jeżeli bym nie użył tego forget me now, czy jak to się tam... Tego... No, zapominania. Zapomniałem, jak się nazywa ten przedmiot. Jakbym tego nie użył... No to w ogóle bym nie użył, no. Jakbym nie użył, to bym nie użył. No, czego nie rozumiesz? Shot speed up, może być. Shot speed up chyba właśnie zwiększa prędkość. Ja nie wiem, to jest dziwne, co zwiększa, co nie zwiększa, bo... Shot speed to jest normalnie to, jak szybko leci łezka, nie? No to chyba to powinno zwiększać. Na przykład nie wiem, co tutaj robi range up. Nic? No bo co ma robić? Ja mam range na cały pokój. W sumie to by mogło mieć jakiś range zablokowany. Ale chyba nie ma. Mam bardzo dużo żyćka. Podoba mi się to. Plus jeden. Oj. Nie plus jeden dla tego pokoju. Pyk. I pyk. Brak kluczy. Przykra sprawa, bo nawet do treasure roomu nie wejdę. Więc muszę wyfarmić klucze. Ojejku. Aha, i się jeszcze zablokowali. Jeszcze raz. Aha, bo tu jeszcze są. Ja mam dość wolną postać. Zadziwiająco wolną. No potraciłem życie jak debil. Mogę tu wejść. Okej, i tutaj mogę zrobić zoom. On się na gównie zatrzymuje, naprawdę. Aha, jak ja mogę teraz tam wprowadzić? Okej. Gówno i tu. Jejcu. Strasznie zagadkowe te poziomy. Nie podoba mi się to. Isaac to nie jest gra z zagadkami. Proszę przestać. Dziękuję. Serduszko. Pyk. Klucze może? Nie. Dobrze, że mam 50 coinów i 10 bomb, ale nie mam żadnych kluczy, nie? Ała, to było głupie. Dostałem damage od tego. No i teraz mam lipę straszną. Przejdę w ogóle przez nich?
przeszedłem. Czy to w ogóle daje nagrody, jak ja ich zabiję w taki sposób? Jest szansa, że to na przykład nie daje pick-upów za sklirowanie. Ała, o nie. Weź nie umieraj, dziękuję. Nie mam kluczy. Jak można zdobyć klucze w tej grze? Poza tym, że znaleźć. Nie wiem, mogę jakiegoś zrespić? Mogę włączyć konsolę? Nie mogę. Tu secret roomu nie będzie. Tu może być, nie może być. U góry? Tutaj? Nie chce mi się sprawdzać. Super, trafiłem. I są klucze. Let's fucking go, boys. Let's go. Gdyby nie te klucze, to może do sklepu najpierw? Chyba do sklepu. Okej, okay. Jest mom's box. Mom's box jest spoko. Mom's box jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajny. I no przyda mi się jakiś spacebar, nie? Status effect applied to enemies last twice as long. No to tak jest, a ta łami szczęka, jak się będzie aktywować często, to spoko. To jest okej, okay, to też to jakoś działa. Że te mobki chyba latają za nim, czy tam coś, i on też chyba robi coś. Klucz se wezmę. To mogę rolnąć. Nie wiem w sumie. Chyba wolę to. Szczerze mówiąc. Co to robi? Shop appear in the womb and corpse. Aha, po prostu? Ale głupi trinket, w sensie bardzo sytuacyjny. Jest jakiś najbardziej sytuacyjny trinket, jaki widziałem w życiu. No dobra. No to lecimy na treasure room. Miejmy nadzieję, że w treasure roomie nie będzie spacebara, bo w sumie ten spacebar mi nawet pasuje. No i tyle, po prostu pasuje mi. Pyk. Okej, okay, jest dużo rzeczy. Teleport jest raczej... Aha. To jest ten lepszy teleport, on jest ciekawy. Czy go chcę? Nie wiem. Czy chcę muchę? No chyba chcę, teraz to w ogóle będę jakiś nieśmiertelny, no. Myślałem, że to inna mucha. Myślałem, że to ta mucha, co jakaś strzela, czy coś takiego. To nie ta mucha. Spoiler, to nie ta mucha. Czy tu już będzie... Tu już chyba będzie ten. Tu chyba nie ma bossa, prawda? Tu już jest tylko ta kartka. Dostałem damage głupio. Dwa razy. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się również to, że nie mogę niczego podnieść w tamtym pokoju. Weźmy sobie w takim razie jakiś gówno trinket. Ja go wyrzucę na bosie. Wrócę po łami szczękę. Chyba, że ona cały czas będzie tam. To jest dobre pytanie, bo nie wiem w sumie. No chyba zostanie. No chyba nic się z nią nie stanie. Ale mimo wszystko chyba wolę wrócić, żeby być pewnym. To jest całkiem spoko trinket. W sumie nie wiem, po co wziąłem, bo mogę... Mogę zrespić po prostu teraz kolejny. A jeżeli będę chciał podmienić, zapomniałem, że mam ten arms box. Jestem trochę głuptasem. Czy chce mi się iść? Wysadzę to po prostu. Skróty. Jestem tak leniwy, że nie chcę mi się dwóch pokoi przejść. Naokoło. Weźmy to. Nie mam siana już. Mogę wysadzić te gridy. Nie wiem, czy z nich coś wypadnie, jak zrobię tak o. Aha, to nie wysadziłem żadnego. Z tego może? Dwa coiny. Nie za dużo, nie za dużo. A z tego? Kolejne dwa. No nie mogę tego podnieść. No trudno. No i co? No idę na bossa chyba. Chyba tak trzeba. Pyk. Tutaj może mogę już użyć spacji. Dostałem jakieś skrzydełko. Nie jest to skrzydełko z KFC. Killing enemy has a 5% chance to grant flight for the room.
Czy to jest ciekawe? Trochę chyba niekoniecznie. Co, mogę to wziąć? Mogę to wyrzucić? O, bo ja stąd nie mogę wyjść już chyba. O! O, cholera, nikt mi nie powiedział, że stąd nie mogę wyjść. No to trudno, ripła mi szczęka, I guess. I czy to działa teraz? Teraz jestem głupkiem, bo jeżeli to nie zadziała... Bo tu chyba można, okej, okay, uff. Nieraz mi ludzie mówili, że żeby od razu tutaj zostawić, a ja nigdy nie wierzyłem. W sensie, no na pewno można na boss roomach i na treasure roomach. Ale no... Nigdy jakoś tego nie robiłem, no to wiecie. Moje obawy były podstawne. Poza tym nie ufa się ludziom w internecie. Rak. Czy rak zmienia jakby... I on działa jeszcze podwójnie teraz! Yo! Mam raka, który działa podwójnie. Holy shit, rak z przerzutami. Czy ja teraz po prostu tikuję bardzo szybko? Ała. Czy ja teraz po prostu tikuję bardzo szybko? Czy jak to działa? Chyba tak, no. I to jest mega broken. Albo nic nie robi. Wow. Musiałbym go wyrzucić i wtedy zobaczyć. Trochę ciężko to sprawdzić. Właśnie w tym jest problem, że... Że ciężko sprawdzić, jak to działa i czy działa. Shiny rock. Fajnie. No dobra, no to tu już chyba będzie w miarę łatwo. No skupić to się będę musiał co najwyżej na bestii. Na bestii i na tym, na dogmie. No bo dogma jest dość silny. Silni. Dogma jest silnym bossem. I dogmy się chyba bardziej boi niż bestii. To było głupie, prawie dostałem damage. Czy mam dużo kluczy? Nie mam dużo kluczy. Czy chcę mu dawać klucze? No klucze już mi się nie przydadzą. Okej, nie będę narzekał. Holy shit, okej! Holy shit! What the fuck? To było mega broken. Dałem mu jakieś 3 klucze. Dostałem tego, dostałem gniotka. I dostałem... Co dostałem? Coś dostałem. Jakieś mega rzeczy. Dostałem jeszcze te klucze, więc jakby to się zwróciło w ogóle. What the fuck? Wyobraźcie, żebym go minął i powiedział, po co? Tak byście pewnie zrobili, znawcy Isaaca. No cóż. Czy był jakiś treasure room, do którego ja nie wszedłem, bo nie miałem kluczy? Bo jeżeli tak, to chyba teraz będę mógł wrócić. Chaos card. No ale muszę trzymać kraktki. Bo Chaos Card można zabić... Czy Chaos Card można zabić bestię? Problem jest taki, że no najpierw musi zabić tych 4 jeźdźców, nie? I dopiero ewentualnie bestię, więc to chyba by nie działało, także... Tak samo jak na korpsie wtedy z tą matką, że zabiło tylko jedną fazę. To akurat głupie, bo to jest jeden boss. Myślałem, że go zabiję od razu całego. Ominęłem jednego coina. To dla ludzi z OCD. Pyk. Spacja, cartridge. Nuda. Cave C1, to jest chyba pierwszy poziom, tak? Pierwszy czy trzeci? Nigdy nie wiem. Zapałka. Nuda. Serduszko. Fajnie. Robaki, nuda. Flatpeny, nuda. Oj. Jakieś ziutki, nuda. Zje przejście? Eny przejścias? Mogę już przejść? Halo? Oła. Co to jest? Jakaś łamisz? Super Bowl. To są te... kauczuk po prostu, no. Ała. Nie dostałem damage'u, ale już powiedziałem ała na zaś.
No dużo robią te muchy, kurczę, co mnie bronią. Ta, basement jest pierwszy. Jest jeszcze burning basement. I nie wiem co jeszcze. Dużo jest tych poziomów. I one mogą być bardzo różne. Nie, no ja mam z jakiś posrany ten damage. Mówię, musiałbym ściągnąć tego raka i porównać wtedy, jak to wygląda, nie? Czy jest taka różnica duża i czy jest w ogóle różnica? Bo może to nic nie robi. Ale mam nadzieję, że robi. No wygląda jakby robiło, no przecież... Nie ma się takiego damage'u normalnie. Puberty. No spoko. Może być. No i co? Pyk. Ile on ma HP? O co mu chodzi? On miał więcej HP niż, nie wiem, te monstro. To nie jest normalne. No ciekawi mnie, jak będzie z tą bestią, bo z bestią to będzie dosłownie walka typu... Omijaj projectile. Bo ja po prostu tego Tirsa zostawię na przeciwniku i siema, nie? I się samo będzie robiło. Gdzie jest wyjście? Biedaczek. Z niego, nie wiem czy to jest zawsze, ale z niego zazwyczaj wypada HP up, dlatego ja chcę go nakarmić. Jeżeli wypadnie HP up albo, no nie wiem, dowolny inny przedmiot. O ile oczywiście się... Okej, wystarczyło mu. Co to jest? Tut on touch. Aha, dostałem jakiś najbardziej gówno przedmiot. To jest jakiś quality zero, nawet nie przeczytałem, ja po prostu wiem. Czemu tyle HP? Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem. Sorry, jednak nie mogę przejść tego poziomu bez trzymanki. Okej. Okay. Cool. A, jeszcze tutaj. Pyk, pyk. Doorstop, doorstack. Doorstop jest nawet spoko itemem, tylko że on jest taki... Mało wpływa na gameplay. Że no nie wiem, no nie zmienia ci damage'u, nie zmienia tego jak strzelasz, co robisz, tak dalej, tak dalej. Po prostu możesz sobie wyjść. Możesz wejść do pokoju i wyjść. Ja lubię takie przedmioty. O, ja myślałem, że muszę bić tego głównego, ale wychodzi na to, że mogę bić cokolwiek. Balls of Steel, zajebiście. Pineska, nuda. I teraz już będzie dogma, prawda? Nie. Użyłem pilca i nie podniosłem kratki na samym końcu, prawda? Zdałem sobie sprawę, jak wszedłem w to przejście. Guys. Najsmutniejsza rzecz. No nie, no chyba, że tu się pojawi nagle Red Key, ale... Man, that sucks. Ale gówno, ale odwaliłem. No niemożliwe to jest. Zawsze te pilsy wszystko rujnują jak zwykle. Podnosisz pilsa i zapominasz. Jakby to było inne piętro, to bym się ogarnął. Jakby nie był, nie wiem, pokój przed wyjściem, to bym się ogarnął. I musiało się wszystko schrzanić. Ale gówno. Yikes. Jeszcze taki silny run, nie? W sensie, no fajnie, bo zrobię bestię. Najpewniej. No ale nie odblokuję Lazarusa i będę musiał to jeszcze raz robić. Dosłownie będę mógł go odblokować i, nie wiem, wyjść z gry. Nie będę musiał robić tej bestii głupiej zasranej. No ale nie będę miał Lazarusa. Ej, ja go mocno bije bardzo. Jeszcze te psyflye to wszystko niszczą. Dyskopiłka. To jest bardzo silna faza. Jakby te piórka były jakieś szybsze, znikały czy coś, to było ok. Ale normalnie muszę być cały czas w biegu, żeby unikać dyskopiłki. I jeszcze unikać później piórek i później znowu dyskopiłki. Patrząc na te piórka, które jeszcze są w powietrzu. Bardzo niefajne.
Ojejku, myślałem, że się tam wcisnę. No dobra, no. Ech, no i co, no i taki dobry run i się dzieją takie rzeczy. Man. Jeszcze o niczym innym nie mogę myśleć, tylko o tym teraz, no. Że spieprzyłem. Nie widzę swojego Tearsa w ogóle. Świetny design. Dlaczego Tears nie jest z przodu? To nie ma żadnego sensu. Ktoś pomyślał, hej, zróbmy tak, że Tears jest z tyłu. Ale on lata. Ależ on leci. Już? Dobra, git. Nie, no to raczej będzie łatwe. No co tu dużo mówić. Spacja. Koraliki. Nuda. Nie wiem, po co używać tego spacebara, bo mi spadnie rak przypadkiem. I już go nie podniosę. Znowu muszę uważać. Spoko. Łeb mu odpadł. Mocne. Gdzie mój Tears tutaj? No bo go nie widać, czemu? Jakby, ja mam wrażenie, że takie rzeczy w Isaacu, jakieś takie quality of life, to jest dziwne, jakby pociski mojej przeciwnika zawsze powinny być na pierwszym planie, zawsze. Pociski przeciwnika nigdy nie powinny wyglądać jak moje pociski. No i vice versa. No nie? Chyba, że coś mi się zbugowało, bo to chyba nie powinno tak być. Przecież zawsze te pociski są jakby z przodu. Ała, to było głupie z mojej strony. Zdarza się najlepszym. Dosłownie, jakby jego sprite jest większy od mojego pocisku. Ja go nie widzę. Okej, nara. Oj. Okej. Te muchy chyba właśnie tych pocisków nie chcą zjadać, bo są głupie. No te pociski najwyraźniej się liczą jako pociski, tylko jako przeciwnicy. To jest łatwy bardzo etap. Nie wiem, jak to mogłoby komuś sprawiać. Okej, żartowałem. No i tyle. No nie wiem, faza z bestią jest najłatwiejsza. No i siema, no i niech się dzieje. Mogę sobie jeszcze bombę rzucić jakąś sportową. Na głupi ryj. Pyk. Tu sobie coś latam. Tutaj jest teraz sanie. Pyk. Pyk. O, do góry. Kolejna bomba dla ciebie. Chyba nie zadziała. Wow! Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem z jakiegoś powodu. No, mam jeszcze 10 żyć jak coś. Co prawda, no jedno tylko mnie ratuje. Kolejne to już są takie, że... spsują mi run. No i to jest ostatnia faza, tak? Bo teraz to jest to, co tak pęka ta bestia. Ta. No i o ile tu się nie ma jakiegoś żenująco niskiego damage'u, no to raczej szybko to mija. Już nie zdąży nic innego zrobić. Nie wiem, bestia ma strasznie dużo ataków i fali, gdzie zazwyczaj się do nich nawet nie dochodzi. To jest mega dziwne w designie. Astral Projection. Ktoś w ogóle mówił, żebym pokazał tego. Planetarium. Ja nawet nie wiem, czy ja mam planetarium. Bo to jest chyba tak, że trzeba mi trzy w jednym ranie te znaki Zodiaku, czy coś takiego. To jest dziwne do blokowania, ciężkie. No i co, zrobić na Lazarusie bestię? No ale nie mamy Tainted Lazarusa. Przykre, przykre. Następnym razem może zagram Tainted Samsona, bo ponoć jest zajebisty. Też tak wygląda, więc... no. Dzięki za oglądanie. Ja jestem Kasaczek, to był Kasaczek Gaming Isaaczek. 3 piąteczka dla was. Subskrypcja, like, komentarz. Donate 3 zł podczas transmisji na żywo. Peace out.